No siema wszystkim, z tej strony Kelo4 i witam was w odcinku ze Spyro. Czemu w odcinku ze Spyro w poniedziałek, skoro Spyro jest w niedzielę? A moi drodzy, dlatego, że była ankieta na Facebooku, gdzie głosowaliście, co mamy dokładnie zrobić z Biomutantem. Były cztery opcje. Pierwsza było właśnie podwojenie serii Spyro, drugie było nic nie nagrywanie, po prostu zrobić sobie wolny dzień, nagrywać tylko streamka wieczorem. Kolejną był wybór jakichś innych gier, które mam oczywiście na, no po prostu na swoim komputerze i byście wybrali, którą z tych gier chcecie. No i czwartą opcją było robienie live'ów z Biomutanta, ale poboczniaków. No i z tych czterech opcji akurat wybraliście, że chcecie dwa razy w tygodniu Spyro, więc od dzisiaj Spyro pojawia się zarówno w poniedziałek, jak i w niedzielę. A teraz moi drodzy, standardowe moje pierdolenie, wiem, że jesteście do tego przyzwyczajeni, a mianowicie trwa event styczniowa stuwa, gdzie staramy się wbić 100 subskrypcji i mamy nowego subskrybenta. Chciałbym go bardzo serdecznie powitać, a jest nim Fane. Więc na ten moment mamy 89 subów, brakuje nam jeszcze 11, no i zostało 12 dni. No i zobaczymy, jak to ogólnie dalej będzie. A my co? Kontynuujemy tutaj naszą przygodę ze smoczkiem. Ostatnio, czyli w sumie wczoraj byliśmy, jakby to powiedzieć, na kryształowym szlaku, na mapach serii, których ja osobiście naprawdę nienawidzę, czyli przelatywanie przez jakieś bramki, zbieranie skrzynek, rozwalanie samolotów itp. Ale poszło nam, powiem wam szczerze, bardzo sprawnie. I teraz jestem ciekawy tak naprawdę, co dzisiaj będziemy robić. Bo mówię, w poprzednim odcinku mniej więcej kojarzyłem, że to jest tutaj, a teraz udamy się już tu. I to już będą jedne z ostatnich etapów, tak jakby, z tego co pamiętam. Tu nic nie ma, a tu jest zejście w dół. Ale my będziemy lecieć tutaj. Już widzę portal, który nas przeteleportuje do kolejnego świata. A mianowicie będzie to wzgórze Czarnoksiężnika. Czarnoksiężników. Okej. Okay. Czyli tak naprawdę dalej pozostajemy w tematyce magii. No i zobaczymy, co nas będzie tutaj czekać, więc lecimy. No i moi drodzy, kolejne standardowe gadanie, czyli w czasie lotu pamiętajcie o zostawieniu oczywiście łapki w górę, zostawcie suba. Jest już nas 8-9, zostało 12 dni, brakuje 11 subów do stówy. I naprawdę jestem dumny z was, bo naprawdę dajecie radę. No i was oczywiście zapraszam także na fanpage'a. A teraz uwaga, co nas tutaj czeka? Widzę, że mapka jest dość spora. Po raz kolejny mamy zebrać aż 500 szafirów, 3 smoki, w sensie, że te 3 totemy i 2 jajka. Więc będziemy to robić w miarę spokojnie, nie będziemy się nic śpieszyć. No i zobaczymy, ile nam to tak dokładnie zajmie. Okej. To było dość dobre. Teraz tu zbierzmy ten kryształek. Tu już kryształki po 5 widzę. No mapka się aż tak duża nie wydaje, nie? Ale zobaczymy, jak to w praktyce wyjdzie, bo wiecie. Mogą być jeszcze jakieś ukryte korytarze, mogą być jakieś ukryte... O Boże. Ukryte przejścia, jakieś bonusy ewentualnie, które nas wezmą i umożliwią dalszą przygodę. A na razie musimy lecieć tak, jak jest skazane. Tutaj nie możemy się na górę dostać do tego czarnoksiężnika, więc polecimy tutaj do tego trolla. Ty mendo. A ty dajesz aż 10. No to może wcale nie będzie takie długie. O, tu jest kolejny. Chodź. Dobra, kolejny pyknął. Tu już mamy skrzyneczki. Ej, kurde, tu chyba nie ma dalej wyjścia. Dziwne dość. Wiecie co, ja się aż cofnę na tam początek. Bo wydawało mi się, że tam jest jakby przejście na prawo. I ja mam stąd doskoczyć tam? Ona to by wychodziło. Nie wiem, spróbujemy, ewentualnie zginiemy, no. A, no to było zamierzane tu akurat. Ale też tak powiem wam, że po raz pierwszy spotykam się od razu z takim momentem, gdzie trzeba trochę pomyśleć na samym początku, nie? Bo wcześniej nie było czegoś takiego. Wcześniej mieliśmy na gotowca i dopiero w późniejszym etapie mapki musieliśmy coś gdzieś przeskoczyć, coś gdzieś pomyśleć. I tam coś jest. Kurde, zobaczymy. Jakbym teraz stąd ruszył, to doskoczyłbym tam? Szczerze w to wątpię. Wydaje mi się, że to jednak zamek nas będzie prowadził w tamto miejsce.
Wiecie co, ale ja jeszcze na chwilę wam tutaj przerwę, bo sobie chcę poszerzyć. No w sumie wziąć i na cały ekran, na drugim monitorze zostawić nagrywanie, żeby widzieć co się dzieje. Okej, już teraz powinno być okej. Okej, już teraz powinno być okej. Kurwa, ja mam zawsze tą zajebistą składnię zdania. Dobra, na tamten dach będziemy się starać oczywiście wlecieć. Tutaj napoimy naszą ważkę. Tu żadnych schoków nie ma, tu tak pamiętam był korytarz wcześniej. A tu właśnie z tej platformy powinniśmy dolecieć tam, więc zobaczymy czy to nam się uda. No udało się, to aż takie trudne nie było jak się mogło na początku wydawać. Dobra, chodź owca. Niech nasza ważka się poi tutaj. Kolejne, tu jest kolejne zejście w dół. Kurde, powiem wam, że to jest jedna z tych mapek, gdzie faktycznie trzeba się rozglądać, a dawno nie miałem żadnych z takich map, nie? Znaczy nie miałem dawno po prostu takich mapek, gdzie musiałem się porozglądać po bokach, czy gdzieś tu zeskoczyć, czy tu gdzieś wskoczyć. A ta mapa nam, powiem, że serwuje naprawdę fajne ukryte jakieś miejsca. Ważne, żebyśmy teraz nic nie pominęli. No tu powinienem skoczyć na tą platformę. Bo szczerze powiedziawszy, tu już nie wrócę. Więc dobra, próbujemy. I nie wiem, czy od dupy strony. Aha, my teraz tutaj jesteśmy. Czyli bardzo dobrze, że polecieliśmy najpierw po boku i dopiero... Znaczy bardzo dobrze, że tutaj wyczyściliśmy sobie teren. I dopiero potem się cofnęliśmy i ogarnęliśmy te boki, nie? Okej, tu już nic nie ma. No i dobra, no tu to już... Poczekajcie, coś z drugiej strony może było, też nie zauważyłem. Nie, z drugiej strony nic nie było. Dobrze, że jeszcze Joy mi nie wariuje takich zazwyczaj. Czyli my po prostu lecimy tutaj. A tu mamy nasz korytarzyk i naszego wściekłego maga. Okej, i teraz tu. Coś jest? A ogr! Patrz, nie widziałem cię, Mendo. Le. Co chcesz mi już palić? Cyk, cyk. My się tutaj cofniemy i tak zebrać wszystko. Dobra. Pływać nie możemy, więc na pewno nie ma żadnego motywu z wodą. Okej, tam jest kolejny czarnoksiężnik. Jakiś kolejny lot w takim razie będzie trzeba zrobić. Ale najpierw uratujmy tutaj naszego pierwszego smoka. Jak się nazywasz? Jarvis. Jarvis. Witaj na wzgórzu czarnoksiężników. To miejsce stworzone do turbonapędu. Wykorzystaj go, by rozgromić czarnoksiężników. O, czyli mamy już turbonapęd do dyspozycji tutaj, więc jestem ciekawy jak to nam wyjdzie i co ja muszę w nich po prostu wjechać? Cyk, cyk. No oni też mogli na normalne być zrobieni tak naprawdę. Ale tu jeszcze musi być jakiś motyw z tym skokiem. Ale aż tak wysoko to by tam nie doskoczymy, panie. Tu zobaczmy co jest u góry oczywiście. O, muszla! I mamy totemik. Czyli nie będziemy musieli uratować aż tak smoków, jak myślałem. Co, i tu jest zejście w dół, tak? O Jezus, no wiedziałem, że tak to się skończy. Co? No to nie było fajne z ich strony. A ja i tak będę musiał jeszcze o tutaj. A i tu jest ten skok. I tu będziemy musieli naszego super napędu najprawdopodobniej użyć. Ale wiecie co? A nie, wiecie co, spróbujmy od samego początku tego użyć. Stój, a wróć się i bądź przygotowany teraz, żeby nie spalił tego. Nie wiem, czy to mnie będzie spowalniać. Fuf, udało się. A powrót? Słyszę jeszcze tutaj tego... całego marudę. Tylko gdzie ty jesteś, cwaniaku? Z tyłu? Falowanie na jajka. Żeby to wychodziło, że już mamy wszystkie jajka zebrane? Skoro nawet takiego achievementa wbiliśmy. Tu jest dyszka, tu jest dyszka. Tu jest dynka, tu jest dynka. No mamy już zebraną ponad połową... mamy zebrane ponad połowę szafirów. A jak to teraz wskoczyć? Chyba będziemy musieli tam lecieć.
Ja nie widzę innego wyjścia. No dobra. Raz kosi śmierć. Bylebyś mnie nie... O Jezus. Dobra, prosiłem się o wpierdol, nie oszukujmy się. No dobra, ale tam byliśmy, więc tam już nie musimy na szczęście wracać. To był smok, ale on się zrespili ponownie. I jeszcze raz z powrotem teraz. Cyk. Dobrze. Tutaj też są no też są zrespieni. Okej. Okej, tu już też zebraliśmy. Ja chcę tylko podejść, zobaczyć, czy na pewno tam wszystko już zostało zebrane. Ta. Nawet ten gościu, jak będzie coś tam kłapał, to my nie musimy już na niego wcale zwracać uwagi. A, i tu i tak trzeba było z dynki walnąć tą skrzynkę. Dobrze wiedzieć w sumie. W sumie już się nauczyłem po poprzednim razie, jak Ola wzięła i mnie naprowadziła, że powinienem wtedy z rozpędu tam to rozbić. Tu jest kolejna skrzynka, tu jest kolejna, tu jest wyskok. I będziemy się musieli aż na tamtą platformę dostać. Oj, tu będzie ciężko, szczerze wam powiem. No dobra, ale to będziemy zaraz próbować. Najpierw weźmy i tutaj wyczyśćmy ten teren i uratujmy smoka. Hexus! Brawo, Spyro! Dziękuję za uwolnienie. Wiecie, co wam powiem? Ja odnoszę wrażenie, że do jakiegoś czasu te smoki się powtarzają. Nie wiem, może to jest moje mylne wrażenie, ale no... Tak odczuwam. No i słyszę tego naszego... Marudę. Gdzieś tutaj świruje chyba. Aha, u góry jest, no widzę. No chyba daleko to nie będziesz miał gdzie uciec, co? Ale wy jesteście. Aha, wy macie tą zbrojkę, no tak. Kurde, mogę go starać. No kurde! Dobra, kolejny jajco rogarnięty. Znaleziono wszystkie jaja. Czyli już nie będziemy mieli do czynienia z tym całym... Cholera wie jaką ma, ale wiecie o co chodzi. No tego co gradi jaja, nie? Chyba, że to chodziło tylko o ten etap. Pewnie chodziło tylko o ten etap. Zapewne. Jest i ty dostałeś w pierdzie. Co się tam wysuwasz, co? Już chciałeś. Dobra, będzie teraz 400? Jeszcze nie. Boże, ci jacy bojowi. Idź. 425, czyli zostaną nam jeszcze tamte tylko kryształy tak naprawdę. Okej, okay, a my Łukasza ratujemy. Łukasz. Słuchaj uważnie, Spyro. Przy wodospadzie w Krainie Oświeconych znajdziesz sekretne miejsce. Spróbuj tam wskoczyć na kamienie. Kraina Oświeconych, wodospad, wszystko jasne? No ja tam byłem już przecież. Ej. My to sobie obczajimy, myślę, w następnym odcinku, albo jeszcze w tym w sumie. Ale wydaje mi się, że my tam byliśmy osobiście. Chyba, że się mylę. I dopiero teraz się to odblokowało, kiedy nam o tym powiedział. Dobra, ale my teraz mamy ważniejsze zadanie, które podejrzewam nie będzie proste. Więc musimy się skupić. Pod koniec odcinka jeszcze pójdziemy do tych Krainy Oświeconych. Okej. To jednak nie było takie trudne. Co ja się bałem, kurde. Chyba już ogarnąłem ten super napęd, jak oni to nazywają. Chodź też, ważka też musi się uleczyć. Ty miałeś jakąś nazwę, wybacz, że zapomniałem. A tu jeszcze są oczywiście diament, tego szafiry, już chciałem powiedzieć diamenciory. Okej, okay. No tu lecimy. Przyzwyczajenie z Minecrafta, że diamenciory. Dinka. Kurde, strasznie mało mi się wydaje, że jest tego. Czy my na pewno wszystko tutaj zbierzemy? Lecimy i zobaczymy. Uwaga. No to nie jest raczej wszystko.
14 aż nam brakuje. To powinno być wszystko z tego, co mi się wydaje. Nigdzie spadów na dół nie ma. Czy my w każdym tu miejscu byliśmy? A jeszcze tamtego magika nie wzięliśmy i nie zepchaliśmy. A czy czarnoksiężnika, wiecie, o którego mi chodzi, nie? Tego, który gdzieś tutaj się czaił w środku. Tu? Jakbym tu wyskoczył? Bo ja muszę aż tam doskoczyć. A może jest na to jakiś inny sposób? Tu może jakaś platforma? No przecież ja tam nie dolecę. No i on też ma tam skrzynkę, więc najprawdopodobniej to będą ostatnie. Okej, okay. Udałoby mi się tak to zrobić? Aż jestem ciekawy. Dobra, ważkę dałem, nakarmi. Ważkę nakarm, panie. Tam jest woda ogólnie i to trzeba dość... Bo tu nie ma turbonapędu, prawda? Nie, tu nie było z tego co pamiętam. A my musimy do niego doskoczyć. A z tego co pamiętam, żadnej platformy tam nie było. Bo my jesteśmy tu, czyli w sumie w punkcie docelowym. A jakbym tu wyskoczył, to to też nie jest to. Myślałem, żeby stąd ewentualnie zacząć skakać. Ale to na pewno nie chodzi o to. Musimy jakoś ominąć to. Nie możemy tak. Fuck. Chyba, że... Czekajcie. Tak zrobię. I wyskok. Nie, to nie jest na pewno tak. Czy ja na tym mogę się odbić? Spróbujemy jeszcze raz, a jak nie, to spróbuję jeszcze innej sztuczki, która najprawdopodobniej nas pozbawi życia. Ale no to może właśnie o to chodzi. Teraz... O Jezus, co ja zrobiłem? Nie, to nie o to chodzi. Dobra. Moi drodzy, próbujemy cofnąć się na miejsce startowe. Bo my wcześniej doskoczyliśmy gdzieś... Tutaj? Ale nie, no to by była głupota, jakby stąd można było tam doskoczyć. Zresztą widać, że to nie o to chodzi. Chociaż... Ej, chociaż... No, tu, unoś się do góry. Okej, okay, ale gdzie ty? Ty mnie nie doprowadzisz do tego, gdzie ja chcę. Okej, okay, ale spróbujmy tak. O Jezus! I stąd. Nie, no ale ja się zabiję. Dobra, próbujemy w raz kozie śmierć. Oczywiście, że on był wyżej. No dobra, no ale chociaż spróbowaliśmy. To zostaje mi jeszcze jedna opcja tylko do sprawdzenia, tak naprawdę. A mianowicie z tych platform, które tam były. Na które musieliśmy się rozpędzić. No właśnie. Bo z tej platformy to my na pewno tam nie doskoczymy, prawda? On jest w ogóle z drugiej strony. Chyba, że o tą platformę może chodzić. Czyli są jeszcze dwie opcje. Ale to i tak nie tutaj biegnę. Bo chciałem z tej platformy wskoczyć, ewentualnie tutaj. Tylko, że on jest chyba w ogóle z innej strony, co? Jest wyżej pewnie, a mi chodzi o z tych tutaj się rozpędzić. Tak, tu. I stąd skoczyć. Że to też się wydaje, że to nie o to może chodzić. Dobra, tracimy życie jakby co. Bo tu na górę rozumiem, że i tak to nic nie da. Nie, ja przelecę. Kurde, on jest też tutaj za daleko. Dobra.
trzeba użyć turbo napędu. Okej. No mówię, bo tutaj to na pewno nie jest to. Bo już tutaj to próbowaliśmy zresztą. Kurde, trudne to jest. Jakbym tu użył turbo napędu i bym wyskoczył, no to i tak nie ma szans, że ja tam doskoczę, bo on za nisko wtedy podskoczy. A zostaje mi jeszcze pomysł. Ja teraz jak pomysły, ja tracę głupio serca tak naprawdę. Się skupić. Okej, tu. No nie, Olek, coś to odjebał teraz. Ja to też tutaj nic nie da, prawda? Z tego co widzę. Coś to Olek odjebał. Ty no, nie mam pomysłu jak tam wskoczyć. Serio. Nie mam pomysłu. Bo ta góra gdzie się kończy? Z tej góry na pewno nie o to chodzi. Do niego musi być jakiś motyw, żeby tam dojść. No bo to jest tylko powrót do domu, no tak. Kurde, jestem w kropce osobiście. Ja wam tutaj przyspieszę i ewentualnie poszukam rozwiązania. W tym miejscu. Spróbuję jeszcze tylko ten jeden skok, nie? Żebyście widzieli. Gdzie się rozpędzasz? Chodzi o ten skok. No ale to jest wykonalne, żeby o to akurat chodziło. No on tak wysoko się przecież nie wybije. No oczywiście, że nie. Dobra, widzimy się po krótkiej przerwie. No dobra, moi drodzy. Wróciłem. I ogólnie nie mogłem tego znaleźć i po prostu wpisałem w neta. I wiecie co się okazało? Że ja naprawdę jestem debilem, bo to było wręcz oczywiste. Gdybym tylko mniej więcej sobie przekalkulował, gdzie ten smoczek jest, w którym my miejscu jesteśmy, to bym wziął i zrozumiał, że dostanie się tutaj do tego czarnoksiężnika. Ech, to jest po prostu tam, gdzie my na początku byliśmy. To skok w drugą stronę. Nie przeskakiwanie na drugi dach, tylko po prostu skok w drugą stronę. Ja wam to zaraz pokażę. No bo my teraz w sumie okrążamy, faktycznie. My teraz jesteśmy właśnie w tym momencie okrążania tutaj tego zamku. I okazało się, że zamiast skakać tam, szukać czegoś, czego nie ma, on jest tutaj. My musimy skoczyć tu. I zmarnowałem 15 minut na szukanie rozwiązania, zmarnowałem 3 serca, a nawet nie pomyślałem... O Jezus, nie, muszę jeszcze raz tam iść. Dobra, już to wam przyspieszę. Okej. No i zobaczymy, czy będzie wszystko. Teraz już powinno być wszystko. Brakuje tak naprawdę 4 diamentów. No i mamy mapkę na 100%. Po raz pierwszy, cholera jasna, się poddałem. Nie szukałem do końca i za to jest mi osobiście, kurde, trochę wstyd. Bo zawsze własnoręcznie starałem się robić te mapki. No a teraz po szukaniu 15 minut nie ogarnąłem w ogóle, że to może faktycznie tak być. No dobra, no mamy mapkę na 100% zrobioną, nie? Główny cel osiągnięty. Tylko ja jestem osobiście z siebie niezadowolony. Bo mogłem faktycznie trochę dłużej pomyśleć, popróbować. No i zaraz jeszcze spadnę do przepaści. Więc to może bym w końcu też doszedł do tego. A jeszcze musimy wrócić do Krainy Oświeconych. Zobaczyć, co jest za tym wodospadem, nie? Tak nas brali, to się nazywa. Wołali, więc zobaczymy, co tam będzie. Poziom ukończony na 100%, jasne. Wróciliśmy do władających magią. A jeszcze polecimy na chwilę do oświeconych. Tu widzimy kolejną krainę, jaką będziemy zwiedzać. Spyro, udało ci się odzyskać mnóstwo...
wyskakuj, zabiorę cię do krainy twórców potworów. Nie chcę. Chcesz tam iść? Zostań tutaj. I chcę się udać do oświeconych. Chcę zobaczyć, co jest za tym wodospadem. No kurde, jestem taki niezadowolony, że nie wpadłem na to. Wkurzyłem się osobiście, no. Osobiście się wkurzyłem. No dobra, zobaczmy, czy faktycznie za tym wodospadem jest jakiś sekret. Bo mi się wydaje, że my jednak mimo wszystko to zrobiliśmy. A wodospad jest tu. O, jak ja lubiłem tą muzyczkę. Ta muzyczka jest boska. Za wodospadem. Za jakim wodospadem? Przecież tu nic nie ma. To jest wodospad, prawda? Chyba, że jestem jakiś głupi. Czy on chciał nas po prostu strollować? Bo tam do góry w sensie się dostać? Ale tam się nie można dostać. Przynajmniej jeszcze z naszej pozycji. To byśmy musieli rozwalić przyspieszeniem. Tu nigdzie się nie dostaniemy. No wodospad. Jeszcze wiecie co? Nie, no tam nie było żadnego wodospadu. Zmarnowaliśmy czas. Serio, zmarnowaliśmy czas niepotrzebnie. No dobra, ja się udam do władających magią. I jak już tam wylądujemy na miejsce, to się z wami pożegnam. Podróż do świata władających magią. Przy okazji posłuchaliśmy trochę klasycznej muzyczki. No okej. Jesteśmy z powrotem. No i dobra, moi drodzy. W tym miejscu zakończymy dzisiejszy odcinek. Oczywiście podwajamy ilość Spyro w tygodniu, dlatego teraz Spyro będzie zarówno i w poniedziałek, i w niedzielę. Dajcie znać, czy wam jeszcze pasuje, czy ewentualnie jakoś inaczej ułożyć ten grafik. No i co? Oczywiście pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, o zostawieniu subów. Dziękuję nowemu subskrybentowi za suba, nie? Witaj byczku w naszej ekipie tutaj. Zapraszam także was na fanpage'a. No i pamiętajcie, że trwa nasz event styczniowa stuwa, gdzie staramy się do stycznia wbić 100 subskrypcji. Ja się będę na razie z wami żegnał. Naura!